witam. Piotr Wagiński z tej strony. Pierwsze odpowiedzi na pierwsze pytania. Zapytaj Bagi. Jeżeli ktoś mnie nie zna, to przypomnę się, że jestem trenerem Berserkers Team, głównym trenerem Berserkers Team. Trenujemy brazylijskie jiu-jitsu, MMA, judo, grappling, defazę, boks, muay thai, więc dużo sportu walki. Mamy bardzo dużo osiągnięć. No i w tej chwili odpowiem na wasze pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło mojego motta życiowego, które mi pozwoliło osiągnąć jakieś sukcesy. Słuchajcie, moje motto życiowe to jest bardzo proste i myślę, że większość z was zna. Czyli co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tym się kierowałem przez całą swoją karierę sportową. Nie jest to zawsze mądre motto, z tego względu, że często kontuzje przypasałem kontuzjami. Niemniej na tą chwilę czuję się dobrze i no, uważam, że bez niestety bólu nie osiągniemy rzeczy, nie osiągniemy sukcesu. I to jest to. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czasami trzeba przełamywać tą barierę przysłowiowego bólu, zmęczenia i tak dalej, żeby wejść na wyższy level, wyższy poziom. No i tak było w moim przypadku. Kolega brazylijskie jiu-jitsu pomoże mu zgubić wagę. W tej chwili trenuje na siłowni, trzyma dietę, ale chciałby to wspomóc i ma cel 20 kg mniej. Oczywiście każdy ruch na pewno pomoże ci zrzucić tą wagę. Natomiast no, wiadomo, jeżeli trzymasz dietę, to super, to jest świetnie. Siłownia na pewno poprawiła jakość twojego ciała troszeczkę, czyli ten tłuszcz zamienia się w mięśnie, ale właśnie czasami jest to złudne, jeśli chodzi o wagę, bo po prostu mięśnie ważą, a tłuszcz troszeczkę mniej. Efekt jest taki, że na obwodach spadasz, ale wagowo wcale nie musisz spadać, więc siłownia sama w sobie, na siłowni samej sobie możesz nie zrzucić kilogramów. Niemniej myślę, że jeżeli to zamieniasz w mięsie, no to super. Na pewno aeroby trzeba dołożyć do tego i ja osobiście polecam brazylijskie jiu-jitsu. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że na pewno się zgrzejesz, spocisz i zrzucisz parę kilo, to będziesz miał fajną zabawę, będziesz się bawił ruchem i będziesz miał troszeczkę więcej sprawności takiej ogólnej, co na pewno ci się przyda i ułatwi życie. Kolejne pytanie. Kolega się pyta, czy 22 lata to nie jest za późny wiek na rozpoczęcie przygody z brazylijskim jiu-jitsu. Myślę, że wiek tu nie gra roli. Wiadomo, jeżeli chcemy być zawodnikiem jakimś bardzo na wysokim poziomie, to im wcześniej zaczniemy tą zabawę, tym lepiej. Jak chcesz w każdym sporcie, niemniej oczywiście może być wybitną jednostką i pewne rzeczy nadrobić w ciągu roku czy pół, gdzie widziałem takich zawodników, którzy rok pracy, to było 5 lat pracy innego zawodnika, więc motoryka, zdolności motoryczne, zdolności przyswajania wiedzy i tak dalej, to są jakieś tam elementy, które mogą ci pomóc. Niemniej ja uważam, ja zacząłem bardzo późno i fakt, że ten sport po prostu szedł późno do Polski. I efekt był taki, że było to grubo po 20 roku życia. Z sportem oczywiście miałem cały czas coś wspólnego i coś tam robiłem, pochodnego, ale w samo brazylijskim jiu-jitsu nie. Teraz jest trend taki, że naprawdę ludzie w wieku 40 lat więcej zaczynają tą przygodę i się dobrze bawią. No, nawet nie ma problemu ze startowaniem, bo są w kategorii masters, są w kategorii podziały na pasy, więc teoretycznie w swoim wieku powinieneś trafić na zawodnika, który ma podobny staż jak ty i weryfikować swoje umiejętności wtedy na zawodach. Niemniej spróbuj, zobaczysz, że to będzie fajna zabawa i nie, na pewno nie jest to za późno. W jakim wieku byś nie chciał zacząć, to nigdy nie chciał. Jak poznać? No to bardzo prosto. No, jeżeli zaczynasz kręcić lepszych od siebie, to znaczy, że robisz ten progres. Ale ja zawsze chłopakom początkującym, którzy mówią, że chyba nic nie wychodzi, nie robię progresu, robię taki test, że puszczam go z zawodnikiem początkującym, takim, który przyszedł na trzeci trening. I wtedy mu pokazuję, jak on się bił, jak walczył, jak się kulał,
wcześniej, a jaka jest różnica teraz, jak on się zachowuje, jak myśli, jakich błędów nie popełnia. To jest jakby ten element. Naprawdę sprawdzenie progresu to jest to, żeby po prostu kulać się z tymi lepszymi zawodnikami i widzisz, ile ci do niego brakuje. Potem widzisz kroczki, że to się zbliża, najpierw się umiesz obronić, potem zaczynasz go troszeczkę podwiedzać, a na końcu to on się broni, a ty dominujesz, jak to wygląda. I to najłatwiej poznać. Myślę, że właśnie brazylijski tenis jest takim sportem, że bardzo łatwo zobaczyć, czy ten progres masz. Poza tym nauka nowego ruchu, który na początku jest taki, nazywamy to kwadratowy, a potem już zaczyna to być płynny. Tak, robione, taki masz flow, ruch i praktycznie te techniki, które robisz na początku bardzo wolno, powoli i sprawdza ci to problem, potem wychodzą same. To po prostu robisz pamięć, wykorzystujesz pamięć mięśniową i one same wychodzą, sam zawodnik nie wpada. Myślę, że jeżeli spróbujesz się z zawodnikiem, który ma trochę mniejszy od ciebie staż, to sam zobaczysz, że twój progres może być. Pytanie następne, kiedy wyjdzie słońce? Pytanie mocne. Dzisiaj mamy deszczową pogodę i sam się zastanawiam mocno, ale podejrzewam, że jutro to słońce będzie, bo jutro jest sobota i mamy lipiec, więc czekamy na to słońce. W razie czego trzeba odtańczyć taniec odpędzający deszcz i tyle. No, jeżeli tego nie zrobimy, to słońca nie zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, a na pewno macie, to wrzucajcie w komentarzach pod filmikiem. W następnym odcinku odpowiem na nie. Pytajcie się, ja będę starał się odpowiedzieć. Czego nie będę wiedział, to będę wymyślał, a co będę wiedział, to powiem.